Szanowni Państwo, po rozmowach w Departamencie Stanu, w Pentagonie, w Izbie Reprezentantów, w Senacie, a przed chwilą w Białym Domu, w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, mogę stwierdzić, że w sprawie wojny w Ukrainie panuje bezprecedensowa zgoda pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Unia Europejska jest naprawdę tutaj doceniona za kolejne pakiety sankcji, za to, że finansuje uzbrojenie dla Ukrainy, za to, że ogłosiła, że Ukraina i Mołdawia są krajami kandydackimi. Widzę tu determinację, aby Ukrainie pomóc obronić swe terytorium, obronić swą demokrację, obronić swe aspiracje proeuropejskie. Mogę stwierdzić, że sojusz europejsko-amerykański ma się naprawdę dobrze.